proszę bardzo, część druga naszej rozmowy z Ireną Adamską. Love, Business, Quality, Imperium Kobiet, Egipt Exclusive i oczywiście Kobieta Sukcesu. Ta niebieskie pudełko ciągle trzyma w tajemnicy wszystkich widzów telewizji MTV24. Kto też otrzyma tę nagrodę? Nagrodę otwieram. Kobiecy biznes roku 2014. Moim Państwa rozmówcą jest ponownie Ilona Adamska. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Ilono, Love Business Quality, jesień 2014. To jest pismo, które schodzi z półek bardzo jak woda. O tak można powiedzieć. Bo tak patrzyłem, szukałem, bo Ty powiedziałeś, że gdzieś tam jest wywiad, bo jest wywiad. Tak. Z mężem Kamali, czyli z największą gwiazdą, no może nie gwiazdą, ale biznesmenem Mohamedem i co? No i nie mogłem tego kupić. No to jak to jest w ogóle z Love Business Quality? To prawda, ten drugi numer okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie wiem, czy jest to spowodowane naszą promocją i reklamą na Facebooku, czy jest to spowodowane bohaterem okładki, ponieważ bohaterem okładki drugiego numeru jest Rafał Maślak. Wszyscy go znamy z obecnej edycji Tańca z Gwiazdami. Wiem, że ma wiele fanek, bardzo mocno reklamował ten magazyn u siebie na fanpage'u. Na fanpage'u ma ponad 300 tysięcy fanów, więc być może to jego fanki kupiły te wszystkie numery. Ale to prawda. Dam przykład, ostatnio byłam z moim partnerem w Złotych Tarasach. W pierwszy dzień Empik Złote Tarasy w Warszawie wyłożył na półkę 30 numerów. Na następny dzień miałam spotkanie biznesowe również w Złotych Tarasach. Poszłam z ciekawości zobaczyć, był tylko jeden numer, czyli w ciągu jednej doby sprzedał się cały nakład, jaki jest przewidziany na dany punkt dystrybucji. Czyli znowu powiedzieć można, że kobieta sukcesu, bo jesteś kobietą, która sprzedaje no, fantastycznie szybciuteńko swoje tytuły. No masz fantastycznego faceta na okładce, masz też no, wielkiego biznesmena prosto z Ukrainy. Robiliście ten specjalny wywiad w czerwcu tego roku. Powiedz mi, jak to jest dochodzić i docierać do tych największych gwiazd? Bardzo dużo pomagają mi tutaj znajomi, zresztą nie ukrywajmy, firma Music Press Media współpracująca z Małopolskie TV ułatwiła nam ten kontakt, ponieważ robiliśmy wywiad z Kamalią do właśnie październikowego wydania Imperium Kobiet. Przy okazji zrobiliśmy wywiad, nasza dziennikarka Oliwia Drost przeprowadziła rozmowę z Mohamedem. Myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Bardzo wiele osób chciało przeczytać ten materiał, ponieważ jest to przykład człowieka, który z niczego, biedny pan, mogę tak powiedzieć, biedny pan, ponieważ go nie znam, dziś jest właścicielem prywatnych jachtów, odrzutowców, magazynu, klubu piłkarskiego i mogłabym wymieniać i wymieniać. Także bardzo ciekawa historia. Zresztą cały nasz magazyn jest w tym klimacie. Chcemy pokazywać ludzi i przykłady ludzi, którzy z niczego dochodzili do wielkich milionów, bo chcemy pokazywać, że dzisiaj każdy z nas może być milionerem, każdy z nas może osiągnąć sukces. Musimy przede wszystkim bardzo mocno w to wierzyć. No i to, co powiedziałam w pierwszej części, potrzeba być wytrwałym, cierpliwym, pokornym, ponieważ sukces tego wymaga i bardzo dużo osób ponosi porażkę, bo tuż za zakrętem, gdzie właśnie czeka na nas ten sukces, oni się poddają. Dlatego polecam magazyn, znajdziecie w nim wiele inspiracji, wiele ciekawych historii. No i myślę, że każdy, kto chciałby osiągnąć sukces i rozpocząć własny biznes, powinien na pewno przeczytać ten magazyn. No to teraz powrócimy jeszcze do Mohamed Zahor, czyli mąż Kamali. To jest jedna z nielicznych osobowości, która patrząc na najnowszą płytę Kamali, czyli na płytę DVD, która się okaże w listopadzie tego roku na Polskę, nie miał nic przeciwko temu, aby Love Business Quality i Imperium Kobiet było partnerem medialnym. No to myślę, że kolejny sukces twój. Pewnie, oczywiście, zwłaszcza, że wiem, że do tej pory Mohamed nie udzielał żadnego wywiadu polskim mediom. Dokopałam się do archiwów wywiadów z nim. Wszystkie największe media typu Newsweek, Forbes w Londynie, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych przeprowadzały z nim wywiad, był na okładkach. W Polsce żaden magazyn, dlatego poczułam się doceniona, dowartościowana i był to dla nas jeden z najbardziej prestiżowych materiałów. Poza tym, a propos jeszcze
gwiazd, które są u nas w magazynach. W tym numerze jest między innymi znany na całym świecie mówca motywacyjny Brian May. Jest pan syn pana Lecha Wałęsy, który opowiada również o swoim sukcesie, o tym, jak osiągnął szczyt swojej kariery politycznej. Dziś jest w Parlamencie Europejskim. Także to są dla mnie takie znaki, że ludzie nas cenią, chcą z nami pracować i choć to dopiero drugi numer, wróży to ogromny sukces. Nie chcę zapeszać i tutaj pukam stolik, ale myślę, że tak, ale myślę, że będzie dobrze. No tak, jesteś kobietą pełną sukcesu, szczęśliwa prywatnie, bo tak patrząc na twojego faceta, on jest tak wpatrzony, że ja po prostu nic nie mogę powiedzieć. No, jesteś szczęśliwa prywatnie i jesteś szczęśliwa zawodowo? Tak, to prawda, ale ja ostatnio napisałam na Facebooku, że tylko ci, którzy mają spokój tutaj w środku, w sercu i są szczęśliwi prywatnie, tak naprawdę mogą osiągnąć spokój zawodowy, bo jeżeli gdzieś tam biegamy, szukamy nie wiadomo czego, szukamy szczęścia, jak to się mówi, to nie do końca jesteśmy zgodni sami z sobą. Natomiast jeżeli jesteśmy szczęśliwi, spełnieni, mamy wsparcie w bliskich osobach, tutaj mówię również o moich rodzicach, bo moi rodzice też bardzo mocno mnie wspierają, to szczęście przychodzi samo, prędzej czy później. Czyli w takim razie, że tak, szczęście to jest ważne od osób prywatnych, bo to jest najważniejsze, abyś miała szczęście. To szczęście i oddanie masz, jak patrzę, to naprawdę jest wielkie oddanie. Ilonko, ta nagroda już niebawem będzie znała odbiorcę. To jest pierwsza nagroda MTV24. Jesteś nominowana. Czy czujesz się taką właśnie kobietą, wielką kobietą spełnioną, wielką kobietą sukcesu? Czy jestem spełniona? No nie do końca, bo jeżeli bym była spełniona, no to po co nowe pomysły i nowe marzenia i nowe plany? Także no nie jestem spełniona, tak nie wiem jak to nazwać, ostatecznie. Natomiast jestem na pewno szczęśliwa z tego, co do tej pory osiągnęłam, bo mówię, no nie mam 50-60 lat, mam około 30, a w swoim portfolio no, mam już 3 magazyny, 3 portale, prężnie działające blogi, agencję PR-ową, piszę książki, więc myślę, że jak na taki wiek, to spory sukces. No spory sukces, drodzy Państwo, to teraz tak, popatrzmy za momencie, będzie wiadomo, kto otrzymuje tę statuetkę, ale Ilono, tak, no kolor mamy podobny i teraz powiedz nam, no wyglądasz zawsze fantastycznie, zjawiskowo. Ja się cieszę, że jestem obok ciebie, bo to jest cała przyjemność przeprowadzać rozmowę i wywiad z osobą, która no, jest mądra, inteligentna, dużo osiągnęła, no jeszcze pięknie wygląda. To teraz tak, dzisiaj widziałem, kto tak cię w ogóle wiesz, tam steruje tobą wyglądem i no i tak, nie wiem, powiem, rysuje, prawda? Tak można powiedzieć? Maluje, przepraszam bardzo, więc osoba maluje. Ale to mężczyźni tak mają być. Tak, to też rysuje. No to tak, to tak się wyrysował, bo dzisiaj zawsze wyglądasz zjawiskowo, ale dzisiaj widzowie MTV24 stwierdzą, że numerem jeden jest Ilona Adamska. Dziękuję bardzo za komplement. Ostatnio czytałam fajną książkę, w której było napisane, że trzeba umieć przyjmować te komplementy. Do tej pory to zawsze się rumieniłam i nie. Ale teraz już nauczyłam się tego i mówię dziękuję bardzo za komplement. I to prawda, zawsze pracuje ze mną sztab osób, które pomagają mi wyjść odpowiednio zrobioną na takie wyjścia. Dzisiaj pomagała mi Jowanka, którą serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję za piękne włosy, makijaż. Tak, jest dzisiaj tutaj z nami. Pracuję ze mną sztab stylistów. Noszę na rękach biżuterię marki Fuerza. Też pozdrawiam dziewczyny. No i to chyba tyle. No myślę, że pracując w mediach już tyle lat, powinno się mieć jednak takie osoby do pomocy. No tak, oczywiście, Ilonko, słuchaj, to mamy przepiękną i fantastyczną stylistkę, która zresztą tu nie miała co robić, bo i tak jesteś przepiękną kobietą. Mamy fotografa, bo o nim nie mówiliśmy. Tak, zaprosiłam fotografa, Arek Dec, pracujący z magazynem Imperium Kobiet. Mieliśmy okazję poznać się w tamtym roku na finale konkursu fotograficznego w Toruniu, gdzie zasiadałam w jury. Także dzisiaj jest Arek z nami i jedną z nagród była sesja zdjęciowa z gwiazdą w Imperium Kobiet. No ale nasza współpraca przebiega pomyślnie, więc dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Arek robi różne relacje, fotoreporter naszego magazynu, także bardzo dziękuję też za pomoc.
No i w takim razie, drodzy widzowie MT24, właśnie twórca Arek będzie, no można powiedzieć twórcą zdjęć, które będą jako autorem i twórcą fotoreportażów MT24. To teraz co? Zbliżenie na pudełeczko, tego jeszcze nikt nie wie, kto tam będzie. Ilonka na zakończenie, no może też nie zakończenie, ale na zakończenie naszej drugiej części naszej rozmowy. Jak myślisz? Dostałaś? Chyba tak. No o tym, czy też dostała Ilona Adamska tę nagrodę, która tutaj jest tak szczelnie zapakowana, szczelnie ukrywana przez całą redakcję MT24, dowiecie się już niebawem. No i wszystko jasne. Plebiscyt Małopolskie TV, MTV24, kobiecy biznes roku 2014 roku. Nie ma już odliczania, drodzy Państwo. Ilona Adamskiej za promocję kobiet w biznesie, podejmowanie inicjatyw społecznych i charytatywnych na rzecz kobiet, a także własną działalność gospodarczą promującą kobiety. Ilona Adamska, Ilonko, Kraków, 22 września 2014 roku. Ta pierwsza nagroda naszej telewizji wędruje do najpiękniejszej kobiety roku. Jezu, pięknie, dziękuję. Nie wiem, co powiedzieć, ale dziękuję bardzo. Jestem wzruszona, więc naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Dziękuję wszystkim czytelnikom, słuchaczom Małopolski TV. Mam nadzieję, że nie pożałujecie. Ojejku, ja się spodziewałem jakiegoś dłuższego wywodu, jakichś tam podziękowań, to proszę bardzo, słuchajcie, jest wzruszenie. Ilona Adamska, plebiscyt. Ilono, to dla ciebie. Wszystko pasuje do ubrania, proszę bardzo. Fotoreporterzy. Drodzy Państwo, i tak właśnie można powiedzieć, że nasza rozmowa jest kontynuacją tego, co czekało chyba taką największą kobietę show biznesu i biznesu roku 2014, Ilona Adamska. Idealnie wpasowałaś, tak? Proszę się bardzo, tak, no. Super. No, to już jest wszystko jasne, drodzy Państwo. Ilona Adamska, teraz jeszcze pytamy tylko w naszej rozmowie przy herbacie. No teraz nie pijemy herbaty, bo Ilona jest wzruszona. Ilono, no czym dla Ciebie jest ta nagroda? No przede wszystkim chyba spełnieniem marzeń i mi jakby potwierdzeniem tego, że to, co robię od 9 lat ma sens. I moja ciężka praca, już 9-letnia, została nagrodzona, dostrzeżona. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję redakcji Małopolskiej TV, mtv24.pl za to, że ta nagroda trafiła w moje ręce. Jesteś naszą pierwszą kobietą, ale zabrzmiało. No cieszę się, mam nadzieję, że nie ostatnio. Nie no, pierwszą, ale teraz pomyśl, jak będą musiały walczyć kolejne kobiety, aby taką statuetkę otrzymać od nas. Na pewno będą musiały ciężko pracować. No tak, teraz zobaczymy, czy ja tak za rok też będę tak samo ubrany, jak kolejna laureatka. No i cóż, drodzy widzowie, teraz za momencik jeszcze przejdziemy w tę część nieoficjalną, czyli fantastycznej kolacji, która odbyła się i odbędzie się, no to niech mówi sama królowa. W hotelu Merkury, do Słońce, Racławice, Conference and Spa. Serdecznie polecamy ten hotel. No, Ilona Adamska poleciła. Pierwsze miejsce, pierwsza nagroda. Ilona Adamska, Businesswoman 2014. Drodzy Państwo, zostańcie z nami. Za rok kolejne nagrody i kolejna, mam nadzieję, uśmiechnięta laureatka. Dobranoc.